witajcie. Nazywam się Magda Studzińska i chciałam się z wami podzielić najważniejszą informacją, o jakiej możecie usłyszeć kiedykolwiek w życiu. Tą informacją jest to, że Jezus jest żywy i że On jest prawdą, drogą i życiem. I że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. Nie usłyszycie ważniejszej informacji w swoim życiu niż to, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem i że On jest jedyną drogą do Ojca, do Boga Ojca, Stworzyciela. Tylko On za was umarł i tylko On może wam udostępnić bezpośrednią relację z Ojcem. Jak byłam mała, zawsze drażniło mnie kłamstwo. Bolało mnie to, że jest kłamstwo we wszystkich relacjach. Wszędzie, gdziekolwiek spojrzałam, było kłamstwo. Pamiętam, jak były telefony stacjonarne i widziałam, byłam świadkiem tego, jak ludzie mówili, jak dzwonił telefon. Jeżeli będzie dzwonił ten i ten, to powiedz, że mnie nie ma. Pamiętam, że byłam zrozpaczona tym, że przecież to jest kłamstwo. A jednak nikt się nie przejmował tym. Było kłamstwo także w biznesie, w reklamach pierwszych. Pamiętam, jak obiecywali, że proszek do prania będzie prał, a nie prał. Kłamstwo było wszędzie. W systemie religijnym widziałam, że to, co mówili, nie trzyma się kupy po prostu. Też było kłamstwo. Nie mogłam się z tym wszystkim pogodzić, ponieważ religia, która jest dominującą religią tutaj w Polsce, utożsamia się jak gdyby z chrześcijaństwem. Odrzuciłam chrześcijaństwo. Odrzuciłam Chrystusa. Bo myślałam, że On też jest ściemą. I kiedyś ktoś mi powiedział, pokazał mi w piśmie, że Jezus jest żywy i że to Jezus jest prawdą. I tego Jezusa przyjęłam do swojego życia. Przyjęłam tą prawdę. I od tamtego dnia cały świat się dla mnie zmienił. Moje życie wtedy nie zmieniło się diametralnie. Ale moje spojrzenie na świat zmieniło się o 180 stopni. I od tamtego dnia wiem, że idę do nieba. Dlatego, że przyjęłam Jezusa. I dlatego, jeżeli mnie słyszycie i też pragniecie prawdy, to zwróćcie się do Jezusa, a nie pożałujecie.